Jest 7 minut po godzinie 10. Poranek z Radiem Niepokalanów. Sierpień to jest taki słoneczny i ciepły wakacyjny miesiąc. Wiele osób udaje się w tym czasie na przykład na wakacyjne wyprawy nad morze. Nie ma nic przyjemniejszego niż piękna plaża, morska bryza, wygodny leżak, a do tego na przykład zapiekanka lub lody. Niektórzy jednak wybierają w tym czasie niewygodny wypoczynek, ale pątniczy szlak, pielgrzymkę do Częstochowy, gdzie przez kilka dni idą w upale, spoceni, zmęczeni, utrudzeni, po to, by po tych właśnie kilku dniach uklęknąć na chwilę przed ukochaną Matką Bożą. A wtedy szczęście, uśmiech i łzy radości. O tym, co takiego jest w pielgrzymce, że warto dla niej porzucić wygodny wakacyjny odpoczynek, czy w ogóle warto go porzucać i o co w ogóle chodzi w pielgrzymce, opowie w rozmowie z Malwiną Szymańską ksiądz Rafał Babicki, przewodnik łowickiej pieszej pielgrzymki młodzieżowej, za chwileczkę po piosence. Światłości serc i mocno wydechu w naszym studiu radiowym bardzo radośnie się zrobiło. A przy mikrofonie Malwina Szymańska, witam serdecznie z naszego studia na żywo.
Lipiec i sierpień to czas, kiedy wypoczywamy, a jednocześnie to okres, kiedy wzmacniamy się duchowo. Ci, którzy pragną pielgrzymować do Matki Najświętszej, do Częstochowy, mają ku temu wiele możliwości. A jedną z takich możliwości jest 18. Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa, nad którą Radio Niepokalanów sprawuje swój patronat medialny. Na początek zacznę krótkim cytatem. Te 9 dni nie da się tak prosto opisać, bo cóż z tego, że przedstawimy każdą z grup, każdy z poszczególnych odcinków trasy, jaki przemierzamy, kiedy to nie w tym sens. My, mimo tego trafnego zdania, które znalazłam na stronie internetowej Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej, spróbujemy jednak trochę ją opisać, trochę przybliżyć ją tym wszystkim, którzy być może jeszcze nie zdecydowali się na to, aby maszerować razem z pielgrzymami, którzy być może nigdy nie byli jeszcze na pątniczym szlaku. A moimi gośćmi są dzisiaj przewodnik Łowickiej Pielgrzymki, ksiądz Rafał Babicki. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pokój i dobro. Pokój i dobro. A także Katarzyna Gozdek, rzecznik prasowy tejże pielgrzymki. Witaj, Kasiu. Szczęść Boże. Nie jest rzeczą najważniejszą, by poszczególne pielgrzymki ze sobą porównywać, by te pielgrzymki się jakoś szczególnie od siebie wyróżniały. Najważniejsza jest droga, najważniejsza jest intencja, ofiara też, jaką jest samo pielgrzymowanie. Mimo to zapytam, czy jest coś, co wyróżnia akurat tę łowicką pielgrzymkę spośród innych pielgrzymek? Myślę, że tak. Jest wiele elementów, które nas odróżnia od innych pielgrzymek. Chociażby to, że idziemy po raz 18. Więc w tym roku... Piękny jubileusz. Tak jest. W tym roku jesteśmy, można powiedzieć, że pełnoletni. Do tej pełnoletności dążymy. Mamy coś takiego też, co ja mówię, jest takim doświadczeniem, które zaczerpnęliśmy od warszawskiej akademickiej pielgrzymki, od wielu też innych, od naszej tej majowej, tradycyjnej, która idzie na zesłanie Ducha Świętego, od czasu potopu szwedzkiego, tak, i regularnie. I my czerpiemy jakby no, z ich doświadczeń, tak, dlatego ta cała sprawa organizacyjna, która jest, no to jest wypadkowa takich różnych spraw, których nauczyliśmy się na błędach i to cudzych błędach. I stąd, tak jak nieraz słyszę od osób, które z nami gdzieś tam były w służbach, czy osób, które gdzieś tam no, pomagają nam przez te wiele lat, mówią, że no u was jest dobra organizacja, tak? Jesteście dobrze zorganizowani. No właśnie, to jest też takie, co cieszy. Z drugiej strony jest takim czymś charakterystycznym, że na pielgrzymce staramy się dbać o wszystkich. Tak, o tych najmłodszych, najmniejszych pielgrzymów. Nawet ostatnio ktoś mnie pytał, bo wybiera się z dziećmi na pielgrzymkę i wózek i takie pytania były odnośnie, jak tam sobie poradzić. Ja mówię, słuchajcie, jak są piachy, nie martwcie się, bo nasze służby zbierają wszystkie wózki, zbierają te dzieci, te rodziny, które nie mogą, no będzie to problem, tak, przejść przez piachy i o wszystko się martwimy, troszczymy się. Nasi przewodnicy trasy wiedzą dokładnie, w której grupie idą dzieci albo osoby niepełnosprawne, tak, więc no to jest coś takiego, co nas charakteryzuje i ten nacisk najważniejszy, to, że to są rekolekcje w drodze i nie każda pielgrzymka to ma, że u nas jest jedność nauczania we wszystkich grupach. Tak? Jest jeden program duchowy. Jak rozmawiam z przewodnikami na spotkaniach tych ogólnopolskich, to oni niejednokrotnie mówią tak, że oni nie piszą jednego programu dla wszystkich, tylko w danej grupie dany ksiądz jakby za to odpowiada, co tam jest, jaka jest tematyka. Hasło jest ogólne, ale tu ma pozostawioną wolną rękę. I tak czasami jest w akademikach, czasami w innych tam pielgrzymkach, że no, dany przewodnik wymyśla sobie poszczególne tam tematy na poszczególne dni. U nas jest ta jedność, czyli jesteśmy taką jednością duchową. We wszystkich grupach jest to samo. Jednoczymy się, wiemy, o czym jest mowa tak danego dnia, bo w każdej grupie jest ten sam temat podejmowany. To jest ważne, ponieważ to nie jest tak, że idzie ile grup? 9? 9 grup. 9 tak. grup i to nie są oddzielne pielgrzymki. Tak, to jest tak, jedna tak. pielgrzymka. To jest jedna Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa. Trzymamy się jednego programu. Nawet mamy taką rozpiskę co do szczegółowego programu, żeby przewodnicy nie przemęczać naszych cennych i wartościowych naszych kapłanów
i mają rozpisane na tym etapie na przykład godzinki i do odczytania list przewodnika pierwszego dnia chociażby, tak? Na drugim etapie konferencja wprowadzająca, czyli ta poranna. Potem na następnym etapie to, bo my też dopasowujemy do tego, czy to jest droga właśnie asfaltowa, czy szutrowa, czy to idziemy przez las. Wiadomo, że jak idziemy przez las, to piosenki mogą być troszkę takie frywolne, wręcz nawet harcerskie, tak? Jakieś takie ogniskowe, żeby to, wiadomo, jak idziemy przez wioskę, no wiadomo, trzeba dać świadectwo. Najczęściej właśnie gdzieś idziemy przez miejscowości, fajnie, żeby to był różaniec, tak? Żeby wtedy wszyscy widzą, to jest świadectwo. Modlimy się w tym czasie. Kasiu, Kasia Gozdek jest z nami, tak jak mówiłam, rzecznik prasowy tejże pielgrzymki. Ty, który już raz będziesz pielgrzymować w tej pielgrzymce? W tej pielgrzymce 12, ale w służbach 2. Warto chodzić na pielgrzymkę? Oj, warto. To jest... zaczęłam 12 lat temu i nie mogę przestać, tak? To jest dla mnie... Kiedy przychodzi sierpień, to jest ten moment, kiedy trzeba wyjść. No, od 2 lat ta jest służba i trochę inaczej to funkcjonuje. Aczkolwiek nie da się przeżyć sierpnia bez pielgrzymki. To jest uzależniające po prostu. Tak, to jest uzależnia, tak? I to jest takie dobre uzależnienie. Tak. Polecam wszystkim. Pozytywne po prostu. A jak się nie idzie, bo miałam taki jeden rok, to się myśli, co oni robią, że teraz jedzą obiad, czy zatrzymują się, czy pada. Oj, pada, mają ciężko, więc... Nie da się o tym nie myśleć. A te znajomości, które zawiera się na pątniczym szlaku, czy one przetrwają przez kolejne lata? Tyle lat. Z niektórymi się widzę tylko na pielgrzymce, tak? I to jest takie serdeczne powitanie, uścisk, przyklepanie piątki. Mówi się, nawet czasem się nie pamięta tych imion, bo widzi się ich raz w roku, ale bracie, siostro tam z cytrynowej, z pomarańczowej, z zielonej i wszyscy są taką jedną wielką rodziną, bo te twarze się od lat powtarzają, więc naprawdę to jest przeżycie piękne. To jest pielgrzymka młodzieżowa, ale to jest chyba bardziej odnośnik do tego, co nam w duszy gra, do tej młodości duchowej, bo domyślam się, że przekrój wiekowy jest bardzo szeroki. Tak, no można powiedzieć, że na pielgrzymce naszej są ci, którzy są wcześniej i później urodzeni. Także to jest takie miejsce dla wszystkich, tak? Jeżeli ktoś tego ducha młodzieńczego gdzieś tam traci, no to powinien być na pielgrzymce, tak? Powinien zobaczyć, ile jest osób młodych, spontanicznych, radosnych, oddanych Panu Bogu, tak, chcących się modlić. I z drugiej strony też potrzeba na pielgrzymce, to jest taka obustronna wymiana, tak, potrzeba takich osób, które są starsze, które dają świadectwo, tak, że pomimo na przykład tego, że mają te 10 dni urlopu, no nie jadą w ciepłe kraje, tak? Nie jadą szukać słońca tam, gdzie ono zawsze jest, tylko idą na pielgrzymkę. I to też jest, jak się rozmawia z ludźmi, czy młodymi, no to też jest, bo no, każdy mówi, jak jest urlop, pracuje się cały rok, no to powinno się gdzieś wyjechać, wypocząć. A te osoby starsze mówią, że tak, czy już, no powiedzmy, że w sile wieku, czy tam pracujące, a osoby mówią, że właśnie to jest, tutaj się odpoczywa. Mm-hmm. Na pielgrzymce się właśnie odpoczywa. Tak? Zdobywa się ta siła na cały rok. Bo to jest takie też wyhamowanie, też, nie? Bo my jesteśmy zabiegani, tu trzeba być na czas, tutaj to, tu jakieś sprawy, obowiązki, cały czas z tyłu głowy coś tam w nas jest i się okazuje, że jak idziemy na pielgrzymkę, to człowiek zwalnia. Nagle widzi takie rzeczy, że ktoś na kogoś czeka. I wchodzi się do domu i ktoś mówi, no cieszymy się, cały rok żeśmy na was czekali, tak? Kiedy przyjdziecie tutaj, nie? I czy jesteście, czy tam idzie ta osoba, czy idzie Piotrek, czy Kaśka, czy pani Krysia idzie, nie? A co u tamtych? Ksiądz Rafał. No właśnie, czy ksiądz Rafał, czy przewodnik się zmienił, tak? No to też jest piękne, jak na objeździe trasy ja podjeżdżam i oni już mnie traktują, ci gospodarze czy proboszczowie, swój przyjechał, tak, nasz ksiądz przyjechał, nie, ja tak się oglądam zawsze za siebie, czy ja z proboszczem tu przyjechałem ich, czy coś, a oni mówią, nasz ksiądz, nie? To jest niesamowite, przecież ja pracuję w diecezji łowickiej, a my idziemy przez diecezję łódzką i częstochowską. I takie są hasła, więc to jest tak dla każdego, tak? Jak ktoś chce podnieść swojego ducha i ktoś chce zobaczyć, że w wieku tam powiedzmy 50, 60, nawet i 70 lat ma się takiego młodzieńczego ducha, no to zapraszamy na pielgrzymkę. Dzisiaj rozmawiamy na antenie Radio Niepokalanów między innymi o tym, jak poprawić sobie humor, co zrobić, by mieć dobry humor. Paulina Wysocka dzisiaj w poranku z Radiem Niepokalanów pyta między innymi o to naszych słuchaczy. Zadajemy im to pytanie na naszym profilu na Facebooku i tak sobie pomyślałam, że właśnie może takim dobrym sposobem na poprawę humoru jest właśnie pójście na pielgrzymkę. Oczywiście, że tak. Ja
mówię, że to taki, bo jak mówimy czasami o tym poprawieniu humoru, to tak myślimy o czymś takim krótkim tu i teraz, tak? Najlepiej, żeby zawsze było słoneczko, żebyśmy byli wypoczęci, tak? I wszystko rano, żeby była kaweczka, ciasteczko. Żeby wszystko było tak, jak chcemy, tak, wygodnie. Tak. Mhm. Ale myślę, że potrzebne nam jest takiej silniejszej dawki. To takie na przykład doświadczenie pielgrzymkowe, o którym nieraz ja tam słyszę, jak ktoś na przykład przychodzi z młodych ludzi, mówi, przysiędza, albo wcześniej jeszcze przed pielgrzymką się pyta, przysiędza, za co się płaci na pielgrzymce? No ja mówię, to jest spisowe, potem bagaż, tak, powrót z Częstochowy, może nocleg. Przysiędza, a za te posiłki się płaci? Ktoś zadaje pytanie, wie, że nie, nic nie płacisz, tak, podchodzisz, mówisz dziękuję. Jak to przysiędza? W dzisiejszym świecie, gdzie za wszystko trzeba zapłacić, tak? Że no dobra, może być coś w promocji, czyli możemy dostać pół kubka pomidorówki, a drugie było ale w promocji, też dopatrujemy, tak? Się chwytu jakiegoś. Tak, ale już to jest czy, ukryte. Czy coś, ci ludzie coś chcą, tak? Jak to wszystko się odbywa? Czy myśmy im ryż dostarczyli, czy pomidory, tak? No, i ktoś szuka. I nagle się okazuje, że ktoś bezinteresownie, dlatego, że ktoś idzie do Częstochowy, na Jasną Górę, wystawia garnek zupy, tak? Przygotuje wielki gar żuru, tak jak w Będkowie. I to jest też niesamowite. To otwiera, nagle się okazuje, że aha, jest taka możliwość, że możemy doświadczyć czegoś bezinteresownego i to też poprawia taki humor na cały rok, że są ludzie w tej jednej, drugiej, trzeciej miejscowości, gdzie bezinteresownie przyjmują na nocleg, że przygotują kolację, kanapki z pomidorem i otwierają swoje serce. No i nasze serce się wtedy raduje. No i wiadomo, że widzimy, że ten świat nie jest szary, czarny, taki próbujący tylko nas gdzieś tam wykiwać, tylko właśnie jest pełen radości, szczęścia i dawania siebie i drugiemu człowiekowi. Tak, chodzi o odnalezienie takiej radości, która będzie nam towarzyszyła nawet wtedy, kiedy troski dnia codziennego nas dotykają, bo one, nie łudźmy się, one nas będą dotykały. Kiedy przyjdzie taka fala uderzeniowa i człowiek mówi tak, a tutaj nie wychodzi, tam jest źle, tutaj ciężko. I wtedy właśnie wracać, to Ignacy Loyola mówił zawsze, jak przychodzą strapienia, to myśleć o tych radościach, tak? Wracać do radości, żeby podnosić ducha po prostu w sobie. I to są takie momenty, tak, po to nam są potrzebne, żebyśmy do nich wracali, żeby nie jest tak, nie? Jest oczywiście wiele zamieszania, tak, i wiele zamętu, ale to życie naprawdę przebiega całkiem gdzie indziej i dlatego też powinien się banan na ustach pojawić. I zresztą ja uważam, że chrześcijaństwo to znaczy ludzie radośni, tak? To znaczy radość. To charakteryzuje to wszystkich. Kasienko, do mikrofonu prosimy. Charakteryzuje księdza Bosko. Dokładnie, również, tak jest. Ludzi młodych. Ale księga, to także ładowanie akumulatorów na cały rok. No właśnie o tym mówię. No. To jest między innymi jeden z takich czynników, kiedy ten akumulator zostaje naładowany. Tak, żeby wrócić, zdjęcia obejrzeć, później zobaczyć tą radość, jaką się przeżywało na pielgrzymce. Mimo trudu. I tęsknić za następną. Dokładnie. Tęsknić. Jest to już 18. pielgrzymka. Jak długo ksiądz jest jej przewodnikiem? Trzeci raz tak samodzielnie, a tam jeszcze były 3 razy, tak żeśmy wspólnie z księdzem Robertem Kwatkiem, którego serdecznie pozdrawiamy, byliśmy wspólnie razem, tak, że tak powiem, wprowadzałem się w te wszystkie arkana organizacyjne, a teraz już samodzielnie. A w jaki sposób będziecie czcili swoją pełnoletność? No więc tak, pierwszą sprawą, kiedy ma się 18 lat... Trzeba wyprawić urodziny. Trzeba wyprawić urodziny po prostu. To jest tak zwana osiemnastka. Zapraszamy wtedy rodziców chrzestnych, rodziców najbliższych, przyjaciół, tak, znajomych, tak, koleżanki, kolegi, tych, którzy mają też 18 lat, tych, którzy może czasami już pokończyli 2 razy 18 lat. Albo trzy, tak. Zapraszamy wszystkich najpierw do Makowa. To jest pierwszy nasz nocleg w Makowie, około Skierniewic. I tam mamy jak zwykle miejsce, czyli przepiękny amfiteatr, który powstał kilka lat temu. I tam będzie taka osiemnastka, jak my to mówimy. Czyli będzie pan Wodzirej, który będzie prowadził takie tańce integracyjne, takie lednickie, no różnie to się nazywa, tak? Wspólnie. Wszystko rozpocznie się polonezem. Ruszymy w takt poloneza. Tak jak niczym studniówka. No prawie tak, to takie elementy studniówkowe. I będziemy tak brnęli w te tańce. Z wielką radością bawili się wspólnie razem. To jest właśnie też taki fajny czas, kiedy jesteśmy razem i razem się wszyscy bawimy. Nie tak, jak się idzie gdzieś na prywatkę, jest wyłączność, tam jakaś grupka. Nie, to będzie tak wszystko wymieszane, że wszyscy gdzieś tam w tych grupach się spotkają mniej więcej.
W międzyczasie będzie prezentacja zdjęć z pierwszych pielgrzymek, takich, kiedy jeszcze tam o cyfrowych aparatach się nie myślało, więc z analogów. Będą zaproszeni poprzedni, znaczy są zaproszeni poprzedni przewodnicy, myślę, że będą, więc zajmą tam honorowe miejsca. No i element takiego słodkiego, byśmy powiedzieli, że dopełnienia tej osiemnastki, będzie tort. Jak on będzie jeszcze wyglądał, to, że tak powiem, trwają dyskusje i rozmowy na ten temat, ale będzie coś takiego, żebyśmy też poczuli tę słodycz Bożej miłości, która nas prowadziła przez te 18 lat. Wszystko zakończy się niespodzianką wielką. Więc warto przyjść. Nie zdradzimy, chociaż w kręgach, że tak powiem, zbliżonych, jak to się mówi, do rządzących, już wiadomo, co będzie, ale będzie można popatrzeć w niebo. Nacieszyć oko, popatrzeć w niebo i sobie uświadomić, że no kiedyś tak pięknie, kolorowo będzie przez wieczność. To w Makowie, ale wiem, że chyba drugiego dnia jeszcze będą poprawiny. Tak, będą poprawiny. Poprawiny już będą takie bardzo oddane Panu Bogu. I to są nieszpory dziękczynne za 18 lat. Tutaj już wspólnie z naszymi przyjaciółmi przyjdzie ksiądz biskup i będziemy wspólnie razem odmawiać nieszpory dziękczynne przed wystawionym Najświętszym Sakramentem z modlitwą, z wezwaniami modlitwy. Mówimy czasami modlitwy powszechnej, ale to są te, które są w nieszporach. One są rozbudowane, ich jest tam 14, w których są wspomniane wszystkie grupy i także wszystkie hasła pielgrzymek, które były do tej pory, tam mniej więcej, tak, powiedzmy, było tam 18, no ale 14 wybraliśmy, bo tak udało się dopasować. Za mieszkańców, za tych, którzy chodzili, za tych, którzy będą z nami. I przedstawiciel każdej grupy też będzie odczytywał jedno takie wezwanie. Tam będzie taka krótka homilia, żebym tak, no, paschalna właściwie, bo to przechodzimy z okresu dzieciństwa w okres dojrzałości, więc będzie taka krótka homilia paschalna o przejściu suchą nogą przez Morze Czerwone przewodnika i potem uroczyste błogosławieństwo i tak zawierzymy Panu Bogu i Matce Bożej te następne 18 lat. Tegoroczne hasło pielgrzymki wpisuje się w rok wiary. Panie, przymnóż nam wiary. Tak. To jest nasza odpowiedź na to, co chcielibyśmy, czego chcielibyśmy dotknąć właśnie w roku wiary. Bo nie chcemy mówić, że już mamy, że już zdobyliśmy, że już nas jest ugruntowana, pomimo tego, że jesteśmy pełnoletni, ale chcemy powiedzieć, że cały czas budujemy. Jesteśmy cały czas w drodze. Dokładnie. Cały czas w drodze, cały czas biegniemy, tak? My idziemy, żeby wzmacniać, żeby rozwijać sobie ten dar wiary, który mamy, przyglądać się, badać takie laboratorium wiary i takie badawcze poznanie tego, co jest w nas, a tego, co jeszcze możemy otrzymać. Dlatego chcemy wyjść z takim podstawowym, pełnym pokory, stwierdzeniem, prośbą do Chrystusa: Panie, przymnóż nam wiary. Tu dziś na pielgrzymce, właśnie to, co mówiliśmy, naładuj te nasze akumulatory przez Słowo Boże, Eucharystię, sakrament pokuty, pojednania, rozmowy, tak, odszukiwanie swojej drogi życiowej, ale też właśnie przez takie dotknięcie konkretnych tematów. Program pielgrzymki, króciutko moglibyśmy powiedzieć, ten duchowy program, jak w poszczególnych dniach będzie wyglądał. Więc program w ogóle został napisany przez księdza Bogusława Zemana, to jest prowincjał paulistów w Polsce, za co mu bardzo serdecznie dziękujemy. Nie wiadomo, czy teraz nas słucha, ale pewnie słuchają przyjaciele, którzy są może ze Skierniewic, więc mu przekażą. I pozdrawiamy go serdecznie. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Zresztą ma do nas dotrzeć na pielgrzymim szlaku i też tak 12 sierpnia. Miło by było, jakby słuchacze mu przekazali te pozdrowienia. Właśnie. Apelujemy. Bardzo prosimy, apelujemy, słuchajcie, przekażcie, bo naprawdę to wielka, wielka rzecz, że mamy takich przyjaciół, kogoś, kto też sam pielgrzymuje i to jest bardzo fajne, bo ktoś czuje ten klimat, wie, jak ważne jest to takie pokutne pielgrzymowanie, a z drugiej strony te konferencje w drodze. No więc pierwszego dnia na naszym pielgrzymim szlaku wejdziemy w taką rzeczywistość: wierzę, bo mogę. I to jest z jednej strony takie, byśmy powiedzieli, intelektualne
rozpatrywanie pewnych kwestii związanych z wiarą, ale też to bardzo szybko w tych konferencjach jest przeniesione na takie odniesienie do naszego życia, konkretnej sytuacji życiowej, w jakiej dany człowiek jest. To jest pierwszy dzień. I tutaj no, my zawsze piszemy taką intencję dnia, jaka jest, to jest dziękujemy Panu Bogu za łaskę wiary, no, za Jego miłość, za prawdę, którą odkrywamy każdego dnia. Nie? To też jest taka właśnie nasza odpowiedź na ten program duchowy i to, czym się szczycimy, że to jest taka jedność, tak? Że to nie jest, że konferencja była o tym, a my tu w programie mamy tutaj jakąś inną tam rzeczywistość. Następny dzień to jest łaska wiary, czyli też to, co otrzymujemy od Pana Boga. Wiara z wyboru, czyli już właściwie wchodzimy trzeciego dnia w taką poszukiwanie takiej naszej odpowiedzi na wiarę, na łaskę wiary, którą otrzymujemy w naszym życiu. I następnie właśnie szukamy odpowiedzi, dlaczego warto wierzyć, tak? Znak zapytania. Potem zagrożenia dla wiary, czyli to, że już wiemy, przeżyliśmy sercem, ale mamy świadomość tego, że jednak jest przeciwnik, któremu się to nie podoba, tak? Że my wierzymy, że w świetle wiary próbujemy układać swoje życie i gdzieś nieustannie ten atak czy chęć takiego wybicia nam oręża z ręki będzie cały czas. Następnie odniesiemy to do wspólnoty, to już będzie szósty dzień. Wierzę w Kościele i z Kościołem. To jest piękne. Szczególnie dzisiaj, kiedy są te dyskusje właśnie odnośnie różnych tam sytuacji związanych z Kościołem, wierzę, że to jest ważne. Wierzę w Kościele i z Kościołem. Bardzo, bardzo wymowne. Trudności w wierze. Nie? No wiadomo, że zawsze te trudności są, zawsze gdzieś to lenistwo z nas wychodzi, wcześniej czy później jesteśmy, jacy jesteśmy. I ostatnie dni, bardzo, zresztą tutaj w zawadzie będzie mi dane mówić homilię, ale słuchajcie, temat jest przepiękny. Rycerze wiary. No jak mi się to, jak to zobaczyłem, to tak właśnie zapominamy o takiej rycerskości. Tak, tak jak rycerze niepokalane. Dokładnie, chociażby tak, nie, że to jest swego rodzaju walka. Nam się tak wydaje, że to wszystko tak łaska, tak przychodzi, odchodzi, ale tu też my musimy walczyć, nie? Już mało się mówi o takiej walce. Czasami ta walka jest, ale to troszeczkę tak jakby w próżnię. I w momencie, kiedy będziemy wchodzić na Jasną Górę, no to nic innego nie pozostaje nam, jak być świadkami wiary. I wtedy będziemy świadczyć i na Jasnej Górze, i po powrocie do domu, i przez całe nas...